Wydział Sztuki ma galerię z prawdziwego zdarzenia. UWM otworzył Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia. Wydział Sztuki chciał mieć miejsce, w którym można by było zaprezentować pracę dojrzałych artystów. Do tej pory gdzieś, że tak powiem, tułaliśmy się troszeczkę w różnych miejscach, prezentowaliśmy swoje prace. W tej chwili mam nadzieję, że miejsce, które tu dzisiaj miało tak uroczystą uprawę przy otwarciu, że będzie okazją i możliwością zaprezentowania prac naszych artystów, dojrzałych artystów z Wydziału Sztuki, ale także artystów związanych z Wydziałem Sztuki albo zaprzyjaźnionych z Wydziałem Sztuki z Polski, ale także z zagranicy. A to jest takie miejsce, gdzie jest akurat w centrum Kortowa, gdzie jest okazja wolnej chwili odsapnąć od zajęć, od pracy, od nauki, przyjść, nasycić się pięknem, pokontemplować i później z nowymi siłami wrócić do pracy. Otwarciu galerii towarzyszyła wystawa Nienazwane autorstwa dr Violetty Kulikowskiej-Parkasiewicz i dr Anny Drońskiej. Jestem zachwycona tym miejscem. Jesteśmy wszyscy bardzo szczęśliwi, że udało nam się uzyskać takie miejsce. Instytut Sztuk Pięknych, w ogóle Wydział Sztuki bardzo cierpiał z powodu tego, że nie mieliśmy takiego miejsca, gdzie moglibyśmy się dzielić naszymi poszukiwaniami szerzej z odbiorcami z zewnątrz. Marzyliśmy o tym, żeby mieć swoją galerię, ale w najśmielszych marzeniach nie był to obiekt tej skali i tej klasy, co ten. Naprawdę jest fantastyczny. Wystawa nosi tytuł Nienazwane. Dlaczego? Jak mamy rozumieć tą nazwę? Ciężko jest ująć dwie osobowości w jednym tytule, bo i ja, i moja koleżanka Anna Drońska tworzymy troszeczkę, znaczy tworzymy, akurat te prace są inspirowane trochę czymś innym. Niemniej tak jak wspominamy, koleżankę i ja, gdzieś staramy się dotykać pewnych może tajemnic, a tajemnice są z reguły takie nienazwane. Wystawę można oglądać codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 18 do 12 lutego. Wstęp wolny.